tak przez cały mecz. No, prawie cały mecz. Czy czwarte, jedna, druga. No nieważne, dużo będzie tych chwili w tym meczu. Witam wszystkich serdecznie, jak obiecałem przed Armored Killem. Chciałem jeszcze umieścić jeden gameplay i komentarz z Battlefielda. Oczywiście to Gunmaster na mapie Ziba Tower. Jest to moja ulubiona mapka, jeżeli chodzi o Cross Quarters. I najczęściej u mnie grywana. I jak sama nazwa wskazuje, komentarza dzisiaj poświęcę komentarz na temat swojego skilla, a raczej antyskilla, czyli jakim cudem umiem zabijać i strzelać w Battlefieldzie. I powiem szczerze, nie mam pojęcia, uważam siebie za większego szczęściarza niż jakiegoś tam progracza, który umie ogarniać analogii. I zresztą ten gameplay wam to pokażę przednio. Muszę wam pokazać takiej chwili, co ja tutaj robię, to jeszcze w życiu nie widzieliście. Muszę się przyznać, że jest to mecz z największą ilością chwili, jaką zdołałem zagrać kiedykolwiek. Po prostu się zastanawiałem, jakim cudem można umieścić tyle chwili w jednej grze. Grając ten gameplay, mówiłem sobie, ale zajebisty gameplay, po prostu wyrzynam wszystkich, nie dość, że jestem pierwszy. To jeszcze dosyć szybko mi to wszystko idzie. Sam gameplay trwa około 9 minut, więc jest to dosyć dobry czas na Gunmastera. Z reguły mam to 13-14 minut. Oczywiście czasami zdarza mi się trochę mniej, do 8 minut zejść, ale to już bardzo, bardzo rzadko. I w sumie po obejrzeniu tego gameplaya na sucho, zobaczeniu jak to wygląda, po prostu złapałem się za głowę i powiedziałem: Jezu, Jezu, pokaraj mnie, dlaczego ja coś takiego robię. Ale w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej pokażę wam, że jestem normalnym graczem, który nie ma tam jakiegoś zachwycającego skilla. Co zaraz zresztą zobaczycie. Raczej nie zaraz. Tutaj w sumie będzie też druga taka akcja z nożem, jak była na początku. Którą niestety przegram, dostając ze spasa od tyłu. I na końcu zresztą zobaczycie snajperkę moją, jak umiem posługiwać się snajperkami. Przechodząc dalej do snajperek, między innymi w Battlefieldzie, w Gunmasterze znajduję trzy bronie zaporowe, jak dla mnie, które sprawiają mi gigantycznie dużo problemów. Pierwszą z nich jest to przeze mnie i przez moich znajomych nazywany kauczuk, czyli MK3A1, o ile dobrze pamiętam, tak się nazywa ten shotgun po spasie. Po prostu shotgun, który zabija szybciej właściciela niż przeciwnika, nie jest dla mnie shotgunem. Na mnie, jakbym sobie strzelił pod nogi, pewnie bym się zabił po dwóch strzałach. Jeżeli chodzi o przeciwnika, 7 z reguły, czasem nawet to nie wystarcza, więc to jest dosyć dziwne dla mnie i dosyć irytujące, że czasem nawet głupi pistolet potrafi wygrać z shotgunem z bliska, tak naprawdę. Zresztą shotguny ogólnie w Battlefieldzie, przynajmniej na konsoli, to jeden wielki fail, ale to może temat na inną grę. Potem kolejna broń to jest oczywiście JMG, czyli ta zajebista snajperka, która jest dobra, nie ukrywam, ale po prostu przez swoje umiejętności, antyumiejętności w posługiwaniu się tego rodzaju broniami, po prostu nie rajcuje mnie tak naprawdę. Ostatnio zresztą ćwiczę grać snajperkami, jednocześnie robiąc zadania z L96 i dosyć mi to topornie, aczkolwiek systematycznie do przodu idzie. No i kolejną bronią jest broń, która jest prześwietna, po prostu wymaga więcej szczęścia, raczej wymaga w sumie 100% szczęścia niż jakiegokolwiek skilla. Czyli granatnik, nie wiem jak on się tam nazywa, GP30 chyba, coś takiego. Po prostu strzelając z niego, modlimy się, że gdzieś tam, gdzie poleciał granat, będzie 5 osób, w tym jedna osoba na awku, albo jedna osoba, która nie wie co robić z takim czymś czerwonym leżącym pod jego nogami. Bo inaczej się nie da tak naprawdę zabić. Na szczęście w tym gameplayu przelazłem przez granatnik uber szybkim czasie. Po prostu jedna sekunda, z czego jestem zadowolony. I to byłyby te trzy zaporowe bronie. Nóż nie jest w ogóle problemem w Gunmasterze. Wystarczy po prostu czytać mapę. I właśnie tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli nie umiem strzelać tak naprawdę,
większość rzeczy robię na pałę tak naprawdę ze strzelania, to jeżeli chodzi o czytanie mapy, to po prostu można to uznać za moją zaletę, bo większość graczy niestety nie patrzy na mapę, nie czyta, czy tam w ogóle mapy, z której strony przeciwnik może przyjść, gdzie może się respić i tak dalej. Kiedyś Mira o tym mówił i w sumie ma dużą rację, że dużo ludzi na to nie patrzy, co zresztą też w sumie ma swoje plusy, bo jeżeli w moim teamie są ludzie i taborety, czyli taborety, ci ludzie, którzy nie czytają mapy, nie pomagają w jakikolwiek sposób grać obiektywowo, no to sprawiedliwością byłoby też, żeby drużyna przeciwna też miała takie taborety w teamie, czyli kogoś, kogo mogę tak bezproblemowo, można powiedzieć, zabić. To akurat można uznać za moją zaletę. Czytanie mapy. Tutaj akurat widzicie mojego supercela, czyli nie jest to jakimś koksem w celowaniu, akurat daleko mi do tego. Na pewno nie zostanę jakimś tam agresyw freakonem, jeżeli chodzi o snajperki. Tutaj zobaczycie, co ja tu tak naprawdę zrobię z LTNG. Chyba 3-4 razy ginę, zanim przejdę do granatnika, na szczęście. Jakoś to przebolałem. No i to by było tyle na pierwszy taki szybki topik. O, tutaj fail. Kolejny topik to jest, jak się zachowuje tak naprawdę Battlefield na konsoli. Ci, co mają Battlefielda, wiedzą mniej więcej. Ci, co nie mają, a zamierzają, przymierzają się do zakupu, mam nadzieję, że to was nie zniechęci. Gra jest nadal dobra, ale muszę wam powiedzieć, że Battlefield to jest gra, która cholernie często wiesza konsolę. Nie wiem, jak na innych platformach, PS3, raczej w Xboxie i PC-cie, ale tutaj jest to po prostu nagminne, można powiedzieć. Chociaż nie w ostatnim czasie, w moim przypadku, ale czasami konsola potrafi się zwiesić 3 razy w ciągu dnia, czyli dosyć dużo. I trzeba tu powiedzieć, że to nie jest wina jakichś tam wotor dysków graficznych na ekranie, to co się dzieje, wybuchy i tak dalej, ale błąd samej gry. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo gra potrafi się zwiesić przy loading screenie albo przy odpalaniu Battlefielda, gdzie wyskakuje oczywiście ten napis EA i DICE, czyli dosyć dziwne momenty. To jest już błąd gry, a nie, nie wiem, błąd konsoli tak naprawdę, że jest za słaba. Do tego kolejnym problemem Battlefielda jest przeogromny lag. Znaczy przeogromny jak dla mnie. Jest on dosyć duży, bo nieraz się zdarzało tak, że ludzie mnie wyciągali za ściany, za rogu, albo ja wyciągałem kogoś za rogu. Na dodatek, zdarzało mi się jeszcze zabić typa podczas robienia reloada. Strzelam, robię reloada i typ ginie. I o co w tym chodzi? I tak samo widzę to ze swojej strony, jak typ mnie zabija, nie widząc jego broni, że zaczyna do mnie celować. Po prostu biegnie, ginę. I nie wiem dlaczego gości przede mną nic nie zrobił, ale mnie jako tako zabił. Nie wiem jakim cudem. Tutaj właśnie widzicie moje quickscope z JNG. Jak failuje. Na szczęście zaraz będzie koniec, mam nadzieję. No i ja tym razem też się będę powoli żegnał z wami. Mam nadzieję, że te lagi i te wieszanie konsoli nie przeszkodzi komukolwiek w zakupie tej gry, bo jest nadal dobra. Więc polecam. A ja się będę tym razem na pewno żegnał z wami do Armored Killa, czyli do tego tygodnia. A teraz Shark Attack. Shark Attack Time. A ja się z wami żegnam. Do następnego.